Muszę się wam do czegoś przyznać. Akcja jest tego rodzaju, że parę dni temu robiłem porządki na dysku i to ja wam pokażę, o co chodzi. Dobra, pochodzi o to, że ja mam tak. Ja sobie materiał ładuję w ten sposób, że mam tak, tutaj vlog, proszę, tu są jakieś stare vlogi. No i tu mam folder USA i tu są kolejne dni, kiedy coś nagrywałem. Ja mam tak zrobione sobie, że jak mam, o, wrzucam wszystko, jak zmontuję film, to robię taki numer, że usuwam wszystko z wyjątkiem zmontowanego filmu. I proszę, 11.11.2018. To jest ten dzień, w którym byłem na tym właśnie pokazie samochodów kempingowych. No i ja to wszystko wrzuciłem sobie do Resolve'a, zmontowałem ten odcinek, w którym tam byłem, w którym mówiłem o rejestrowaniu samochodów w Stanach. No i ten cały segment, gdzie byłem oglądać te kampery, sobie siedział w tym folderze, tylko że ja go usunąłem z projektu w Resolve'ie, więc nie wykorzystałem tego w odcinku, ale pliki miałem. No i potem nakręciłem odcinek z QS, gdzie właśnie zapytałem, czy chcecie obejrzeć o tych kamperach i potem wróciłem z tego Key West i stwierdziłem, a zrobię sobie porządek na dysku, bo już tam tych gigabajtów trochę kurna nawaliłem i trochę muszę sobie wyczyścić dysk. No i zacząłem usuwać i zacząłem przeglądać te wszystkie vlogi z USA, więc oczywiście zrobiłem standardową opcję. Wszedłem w każdy folder, zobaczyłem, że mam dużo plików, więc usunąłem wszystkie z wyjątkiem zmontowanego filmu i tak dalej. I w ogóle nie pomyślałem o tym, że muszę zostawić te pliki o kamperach. I wczoraj chciałem usiąść do montowania filmu o kamperach. Patrzę, nie ma plików. Także sorry, tego nie będzie, znaczy będzie kiedyś, jak pójdę na jakiś inny show i obejrzę inne kampery. Także bardzo przepraszam. Więc w związku z tym, że tego nie będzie, to dzisiaj robimy Q&A. Z tym, że najpierw kawa. Pierwsze pytanie jest takie. Czy jesteś tutaj nielegalnie, czy masz wizę? Więc może odpowie ktoś, kto ma najlepszą wiedzę na ten temat. Oczywiście, że jestem legalnie. Także jak widać, jestem tutaj legalnie. Jest jeszcze druga część tego pytania. Jakie są zarobki w Stanach? No, to jest temat rzeka. Po pierwsze, zarobki zależą od stanu. Są stany, gdzie się zarabia więcej, są stany, gdzie się zarabia mniej. Oprócz tego każdy stan ma swoje jakieś tam podatki, które trzeba płacić oprócz podatku federalnego. Z tym, że jest 7 stanów, w których tych podatków nie ma i Floryda jest jednym z tych stanów, gdzie nie ma podatku stanowego, płaci się tylko federalny, więc jest to swego rodzaju raj podatkowy tutaj w USA-u. Średnia taka krajowa, z tego co kojarzę, to jest
na poziomie 40 paru tysięcy dolarów rocznie brutto. Oni tutaj podają kwoty roczne brutto. Średnia na Florydzie to jest 36 czy 5, coś takiego. Bo Floryda jest jednym z tańszych stanów i średnia zarobków jest stosunkowo niska z tego względu, że po pierwsze jest tu sporo studentów. Jest University of Central Florida, który jest strasznie wielgachnym uniwersytetem, więc jest tutaj ich wielu, więc troszkę zaniżają. I jest tu wielu emerytów, którzy po prostu przyjeżdżają na Florydę, bo tu jest ciepło i jest tanio, więc oni na tych swoich niskich emeryturach tutaj są w stanie jako tako żyć. No i nie doskwiera im reumatyzm. I dlatego oni zaniżają tą średnią, bo tak to ludzie zarabiający tutaj normalnie, pracujący w jakichś tam korporacjach czy firmach, czy prowadzący własne biznesy zarabiają, wydaje mi się, przyzwoite pieniądze. No i oczywiście zależy też, zarobki zależą od zawodu. No bo na przykład można grać zawodowo w darcy i zarabiać całkiem nieźle. Albo można być inżynierem i zarabiać też całkiem przyzwoicie. Ale gdyby ktoś chciał tutaj przyjechać i zacząć sobie pracować i zastanawiał się, czy to się w ogóle opłaca. Więc przyjechanie tutaj i pracowanie za średnią krajową, mając na przykład dzieci, to kompletnie odradza, nie ma sensu. Opieka zdrowotna jest paskudnie droga tutaj, jak również wszystkiego rodzaju przedszkola są niesamowicie drogie, więc jak ktoś tutaj przyjedzie i będzie pracował za średnią krajową i miał dwójkę dzieci na przykład, to jest kiepsko. Ale zarobki. Najwięcej w Stanach zarabiają lekarze. Generalnie lekarz, jakiś tam kardiochirurg, czy nawet anestezjolog, czy swego rodzaju różni specjaliści, nie będę robił kryptoreklamy, różni specjaliści zarabiają powyżej 200 tysięcy rocznie, 250 tysięcy rocznie, a to już są gigantyczne pieniądze, to jest naprawdę sporo. Oczywiście prawnicy dużo zarabiają. Można tutaj sporo zarobić prowadząc własny biznes, bo rynek zbytu w Stanach jest niesamowicie duży. Mieszka tu 350 milionów ludzi, więc nawet jeśli 1% z tych ludzi potrzebuje jakiegokolwiek produktu, to już masz 3,5, to już jest 3,5 miliona potencjalnych klientów. Czyli ludzie prowadzący własny biznes zarabiają tutaj całkiem przyzwoicie, o ile oczywiście wszystko się tam w tym biznesie spina. No ale tak, średnia zarobków 40 tysięcy, inżynier zaraz po studiach albo z jakimś małym doświadczeniem może liczyć na jakieś, nie wiem, może 50-60 tysięcy rocznie, z tym, że z małym doświadczeniem przyjechać tutaj z Europy to jest ciężko, ale to jest dosyć inne pytanie już. Bo Andrew się pyta, jak wygląda proces znalezienia sobie pracy w USA i wyrobienia sobie tej wizy całej. Więc procesy są różne w zależności od tego, jaka jest twoja sytuacja i jaka... w zależności od tego, jaka jest twoja sytuacja, jakie są twoje oczekiwania i tak dalej. W moim przypadku ja jestem na wizie tak zwanej L1, czyli wiza L1 jest to wiza, która dotyczy transferów wewnątrz firmy. Czyli ja pracowałem sobie w firmie w oddziale krakowskim i przeniosłem się do oddziału w Orlando w ramach tej samej grupy kapitałowej, tego samego koncernu, korporacji, czegokolwiek. I wtedy to jest najprostsza wersja, bo wtedy firma, która jest tutaj, biuro amerykańskie, załatwia wszystkie dokumenty w kwestii pozwolenia o pracę i w ogóle pozwolenia na przyjechanie tutaj. Potem ja tylko idę załatwić sobie wizę w konsulacie, co jest generalnie wtedy stosunkowo proste, ale to też jest temat na kolejny zupełnie odcinek, bo ten proces, mimo że jest prostszy niż w innych przypadkach, jest dosyć czasochłonny i też nie jest taki wcale oczywisty. Teraz jest długie pytanie, więc muszę się wspomóc kartką. Adrian się pyta, tak. W bodaj pierwszym odcinku z Florydy powiedziałeś, że spędzisz tutaj przynajmniej kilka lat. Skąd takie założenie? Nie sądzisz, że jak się tam już ulokujesz na dobre, a twoje dzieciaki spędzą tam dużą część swojego życia i również się zaklimatyzują, to nie będziecie mieli wędy na powrót i zostaniecie na zawsze? No więc tak. Powód, dla którego powiedziałem, że co najmniej na kilka lat, jest bardzo prozaiczny, bo moja wiza jest na 3 lata i tym samym mój kontrakt z możliwością przedłużenia do 5. Więc dlatego mówię, no znowu się kierunkowskaz naprawił, dlatego mówię co najmniej na kilka lat, co oznacza, że nie wiem, jaki jest maksymalny czas, jaki ja tutaj zostanę, bo faktycznie może być tak, że mi się tu bardzo spodoba i wtedy zostaniemy tutaj na stałe, aczkolwiek tak znam siebie, moją żonę i generalnie przewiduję,
to najbardziej prawdopodobny scenariusz będzie taki, że nie tyle zostanę tu na zawsze, znaczy najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że raczej nie wrócimy do Polski, aczkolwiek oznaczać to może tyle, że nie zostaniemy tutaj na zawsze, tylko się przeniesiemy gdzie indziej. Czy będzie to Kanada, Nowa Zelandia, Zimbabwe, Brazylia, cokolwiek. To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Ale brzydol. Jestem w Walmartie, teraz czekam na zakupy. To odpowiem na parę pytań, takich krótszych. Co to było? Pytanie, Łukasz się pyta, pytanie brzmi, czy i ile przytyłeś już? Nie wiem, nie mam wagi w domu, więc nie wiem, czy przytyłem, ale coś czuję, że tak. Hamburgery, pizza, browarek, typowe. Zrób odcinek o tym, jak... Ronald się pyta. Zrób odcinek o tym, jak i dlaczego się tutaj znalazłeś, o kosztach rejestracji już to. Zrobię odcinek o tym dokładny. To będzie razem z wizą, tą moją, kiedy powiem, jak ten proces wizowy wygląda. Teraz Adam i Robert Granie mają to samo pytanie, w sensie, czy będzie nowy tour z zera, czyli z tej mili zero. Coś w tym stylu. Nie wiem, czy się to będzie nazywało tour. Zobaczymy, ale coś... Jest coś ciepło. Co my tu jeszcze mamy? Coś więcej o amerykańskich starych furach i sprowadzeniu ich do Europy, pyta się Adam, inny Adam. To jest grubszy temat, ale co mogę powiedzieć teraz tak na szybko? Idą moje zakupy? Nie, jeszcze nie. Więc tak, jak się sprowadza ze Stanów samochody, no to się płaci oczywiście, oprócz ceny auta, trzeba zapłacić za cały koszt jakby przewiezienia do Europy. Płaci się też opłaty portowe i oprócz tego się płaci VAT, akcyzę i cło. Cło tam w wysokości ilość tam procent, VAT 23 oczywiście jak to u nas i jeszcze do tego akcyza w zależności od tego jaka jest pojemność auta, czy powyżej 2 litrów 18%. Czyli w momencie kiedy się sprowadza auto z dużym silnikiem ze Stanów, co więcej te wszystkie opłaty też w pewien sposób wliczają koszty wysyłania tego, więc to jest oho, idą moje zakupy. Więc robi się to całkiem drogie, ale przy starych samochodach jest trochę inaczej. Jezu, opada mi ta klapa tutaj, muszę kupić siłowniki, zakupy z Walmartu. Przy starych samochodach jest o tyle inaczej, że jeśli samochód jest starszy niż 30 lat, to można go sobie tu sprowadzić do Polski. Jak się ma opinię rzeczoznawcy, że ten samochód jest stary i zabytkowy, to zamiast płacić VAT, cło i akcyzę, to się płaci tylko... Zamiast 23% VAT-u, zamiast 18% akcyzy i tam cła ileś tam procent, płaci się tylko 8%, tylko nie pamiętam, czy to jest VAT, cło czy akcyza, ale generalnie zamiast płacić dodatkowe 50% wartości auta, płaci się tylko 8%, więc sprowadzanie starych samochodów się generalnie opłaca. Znaczy opłaca się, w sensie jest to dużo tańsze, więc stąd też dosyć spore zainteresowanie klasycznymi samochodami ze Stanów, nie tylko amerykańskimi, bo na przykład w Stanach można w bardzo dobrym stanie znaleźć stare Mercedesy czy Porsche czy inne tego typu auta, bo można je wyrwać na przykład z takiej Kalifornii czy z Teksasu, gdzie one nie mają w ogóle rdzy, więc tak to wygląda. Aczkolwiek to też jest temat na dłuższą rozkminę i też muszę się do tego lepiej przygotować, w sensie pogrzebać bardziej w internetach. Może zrobię o tym jakiś tam krótki poradnik, jak już będę pewien, że moje informacje są poprawne. A teraz... No. To były chyba wszystkie pytania, które się pojawiły pod ostatnim filmem. Ja teraz muszę to wszystko zanieść do domu. Także tak, no. Ciekawostka, bo dzisiaj jest czwartek, w sobotę jedziemy oglądać samochody dla mojej żony, bo ona już tutaj jest oczywiście. Właśnie jest moja ten. Ale to o tym ten. Będziemy oglądać samochody.